Jesteśmy w Andorze, ludzisko, dojechaliśmy do Andory. A nasz pierwszy obiektyw, który sobie teraz dzisiaj robimy, to wyłoni się zaraz z lewej strony, to McDonald's, no oczywiście, że tak, no. Oczywiście, kto pierwszy do Maca wejdzie? Gruby! Ej, zielony, mamy 10 sekund, chodźcie. Pana Rzymeczka, stary, co sobie jedzie. O, merci. Jestem w chuj ciekawa. Ski plugin? No tak. Tutaj jemy, nie? Tak, tak. Ej, to są te, co jedliśmy, jak byliśmy w tym... W Burger Kingu. Nie. Tak. Nie, te, co jedliśmy, Maty, jak byliśmy w... Jak to się nazywa? Burger King. Jestem gotowa, żeby zostać tutaj blogerką. Marcel, dawaj. Zacznijmy od tego w ogóle. To są dopierdolone frytki, w sensie... Andorra robi mega dobre wrażenie, a ja przyrzekam wam, że byłem pewien, że to jest jakiś taki kraj, gdzie mieszkają 3 osoby na krzyż totalnie i tu się jedzie na narty. A mieszka 6. Serio, mieszka 6 osób? Ale to jest zajebiście. Mega mi się to podoba. I wygląda to na miejsce, na które w ogóle nigdy mnie nie będzie stać, ale jak już tu jestem, to... Nie no, ale ceny są dużo, dużo niższe niż we Francji. Bo my we Francji w Macu zwykle na 2 osoby, jak bierzemy jedzenie, to płacimy około 30 euro, 25 w zależności co weźmiemy. A tutaj za cały zestaw wychodzi 17. Także no super. I można sobie zamówić piwko w ogóle w Macu, to też jest bardzo fajne. I mają mini McFlary. Mini McFlary też chyba nie ma w Polsce, nie? Nie, nie mam mini McFlary. Masz jedną wersję taką dużą. No właśnie, a tu mają mini McFlary w ogóle, też super. I mają w ogóle w menu sporo rzeczy, których po prostu w Polsce nie ma, bo są na przykład właśnie frytki z serem i z bekonem. Są jakieś takie burgery, nie wiem, Mati może to otworzy, jak przyjdzie, nie będę mu macać z tego. Mati, pokaż tego burgera, bo burgera nie pokazywałam jeszcze. Proszę. Ale... Podnieś to. Wygląda nie. Wow. Wygląda nieciekawie. Kurde, ale mi gościu tam nawrzucał normalnie. Wrzucał ci, powiedział, że ty zjebałeś. Tak. Całkiem spoko. No dobra, wygląda jakby już ktoś raz to zjadł. Totalnie. Może samo. Na koniec dnia to cały czas jest McDonald's. Dziękujemy za uwagę. Pełne brzuszki, teraz wbijamy się do parku. Na tamtą dużą? Co, boisz się? Nie, na tym. Co, na czym? Jesteś obsrany. W Tyrolce? Ale złapiesz, nie? Nie. Ale ona jest zablokowana, mordo. Jak jest zablokowana? Ma jest kłódka na górze. No, God! No to chuj, koniec kontentu, nie ma widzowie. Oni nie są dobrze dla widza. No. Mają fajnie. Dawaj mu te buty, zabierzemy. I wreszcie placowałam z huśtawkami. We Francji na żadnym kurwa placu zabawki nie ma huśtawek. Bo Francuzi są kurwa głupi. Już się zabili. Pochuśczacie? To jest tutorial dla widza. O, co nagrać? Tutorial dla widza, jak się korzysta z huśtawki. No tak. Stawimy te francuskie napisy i może będą w końcu coś wiedzieć. Bo angielskie jak damy, to nie będą nic wiedzieć. Oni się nie uznają, bo nie mają huśtawek. Idziemy dalej, ten punkt już jest odhaczony. Tak zwane... W sensie, że huśtawka jest klepnięta? Tak zwane huśtawki na stroju. Ale masz przedział wiekowy, stary, na każdej atrakcji, patrz. 6-12. 6-12. No to akurat. Jak oni piszą w ogóle w tej Katalonii, popierdoleni kurwa. Jak oni mogli sobie napisać normalnie anios, tylko piszą sobie anys. Co to kurwa znaczy? Ba stary, basketball, tylko nie mamy piłki. Dobra. Jesteś do 12 lat, ale możesz mi zrobić zdjęcie przy kurzykarskim kurwa drewnie. Słuchajcie, w końcu trzeba spać na jeden z moich obiektów. Ten tu o. Ten tam przy panach policjantach. Stawiamy w tym roku. Serio. Stawiamy w tym roku. Nie działa. Ale za to sklep tam obok też nie działa. Kurwa, nikt nie opatentował windy miejskiej z ujajem. Pozdrawcy, znaleźli się na szlak? Mamy pamiątkowe. Nie, pamiętajcie, dzieci, nie jedzcie maka przed górą. Góra... Zmiecie z planszy. Góra wujków pokonała. Serio. Idziemy dalej. Widoczki nie najgorsze. To tu jest szczyt możliwości. Szczyt głupoty też stoi na nie, tak? Dotarliśmy na całą górę, wieje mi głowę, jest zimno, nie no, jest spoko. Spoko, ale jest zimno, zakładamy eskimoska, lecimy dalej. No obok tego boiska jest basen od razu. No rzeczywiście. Kort tenisowy, basen, całkiem niebrzydki widok. Kurwa, leje, ujebało go. Jak go
Pato, jak zrusiło. Tak się spociłem, stary. Pokaż kurtkę. Trochę wchodziłem tak od razu, człowiek jest trochę mokrzejszy. Jak go strasić, to jeszcze przewodzić to na pierwsze. Wiesz co, rzeźka sprawa. Nie, bym powiedziałam. Śmierdzi niesamowicie. Może śmierdzi, ale za to jest brzydko. Nie, szczerze, orzeźwiło mnie trochę. Co? To śmierdząca woda? No nie śmierdziała, stary. Myślę, no. Że ta nawodniona woda tak jebała. Znaczy woda. Nawodniona woda. No tu, o tym mówię. Nawodniona zimna. O tym mówię. Są problemy po tym piwie. Po dwóch łykach. Patrz, mamy tam basen, stary. Kupiłem się to z 3 razy, stary. Kasia też mówiła. Nie przyglądałem się i też nie słuchałem. To tłumaczy słuchawka, fuku. Dobra. Spójrzcie na mnie. Widzowie, jestem jedyną osobą w dniu dzisiejszym w Andorze, która słucha Kaza Bałagnę, kurwa, w Andorze, tak? Znaczy tego mało kto słucha w Polsce, ale... Tak, tylko Kejtna musi na zdjęcie, musi wyczuć się sami. Kozak, nie? Jest kozak. Wiem, że... kurwa... No już nie pamiętam. A nie, Ermano to jest brat. Ermano? No, a mi Ermano to jest siostra. Tutaj mamy słynny zegar po mojej prawej stronie. Za nim jest najsłynniejszy most w Andorze. A teraz dawaj dycha za przewodnika. Widzowie, dojechaliśmy do hotelu. No i co? Dzisiaj lekka imprezka, chipsy, dip. Tego nie widzieliście. Ale zajebisty, nowy vlog. Tego pana widzicie. Powiem wam tak. Podjarałam się, sorry. Smacznego. Kurwa. No, najebcie się widzowie dla wujka też tak. Że on kontent siatkarski napierdala, ale jestem od kontentu patusiarskiego, tak? Skmincie, że w piątek jeszcze siedziałem, kurwa, w Orzeszu, w jebanej Polsce. Teraz opierdalam starzy widzowie, no. Doritosy, kurwa, gdzieś chuj wie gdzie w Francji nad morzem, tak? Cynną, kurwa, ziomal, który, no, wjebał się z buta w moje życie, tak? To przyjeźdź do tej Francji, mówię, nie, no, okej, mogę spróbować, no i jest to mi chuj. Tyle mam do powiedzenia, trzymajcie się i jeździcie do ziomali, jak nawet są daleko, tak?